Ustawa o dodatku węglowym jest już gotowa i oczekuje na podpis prezydenta. Wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jest już też dostępny wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Link znajdziesz w opisie. Wniosek powinien być też dostępny w wersji elektronicznej. Stosuje się wtedy kwalifikowany podpis lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Termin, od kiedy można składać wnioski, nie jest jeszcze znany. Dokument jest prosty. Bardzo podobny do tego, jaki jest wymagany przy dodatku osłonowym. Większość pól sprowadza się do podania danych swoich i członków gospodarstwa domowego. Do tego adres, numer konta bankowego oraz wskazanie, co jest głównym źródłem ogrzewania. Jest jednak kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Niektóre zapisy budzą też pewne wątpliwości. Duże rodziny lub skonfliktowane powinien zainteresować zapis. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wielosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Sprawa dodatkowo komplikuje się, gdy rozwiniemy definicję gospodarstwa domowego wielosobowego. W jego skład wchodzą nie tylko osoby spokrewnione, ale też niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. Przyjmuje się też, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe, to do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku. Będzie w nim informacja o sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Twórcy wniosku już na wstępie ostrzegają o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwej informacji. Na końcu znajduje się też formuła jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zapis ten ma za zadanie ograniczyć nadużycia. Wątpliwość budzi fragment ustawy mówiący, że dodatek węglowy nie przysługuje osobie, która kupiła węgiel po cenie 996 zł. i 60 groszy lub niższej. Nie ma jednak informacji, jakoby ktokolwiek uczestniczył w programie dopłat. Na dodatek w artykule 23 ustawy uchyla się punkt, do którego się najpierw odnosi. Co ciekawe we wniosku, nie ma nic o zakupie. Mowa jest o korzystaniu. Czyli można było kupić węgiel, ale jeśli się z niego nie korzystało lub jeszcze nie korzysta, to jak rozumiem, oświadczenie jest zgodne z prawdą. Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.